Tak, proszę Państwa, na pierwsze treningi bardzo proszę, żeby chłopcy przyszli ze swoim sprzętem, nie tylko obuwie, ale koszulki, spodenki, ponieważ no, tu dzisiaj zajęłoby to bardzo dużo czasu, jest późno, pewnie Państwo są większość po pracy zmęczeni. Po prostu trenerzy chłopców zmierzą, czyli porozmawiają z Państwem, zobaczę jakie są potrzebne wymiary, ponieważ sprzęt będzie zamawiany już pod konkretnych zawodników. Także ponieważ to chwilkę trwamy, ten sprzęt dostajemy tak naprawdę bezpośrednio z Nike'a, to nie idziemy do sklepu, nie kupujemy, więc pewnie trzeba będzie poczekać około 2 tygodni na te konkretne zestawy. Jeżeli wypełni przez internet, to tego nie trzeba. Proszę Pana, lekarz nie będzie obecny na zajęciach. My podpiszemy umowę o ochronie medycznej z kliniką, z firmą medyczną, którą wskaże Carolina Medical Center, bo tak jesteśmy umówieni, że oni są jakby takim patronem ogólnym, ponieważ mieszczą się tylko w Warszawie, więc trudno, żeby obejmowali opieką zawodników w Polsce, ale oni pracują i ze specjalistami, z firmami medycznymi w całym kraju i wskażą nam partnera tutaj w Krakowie, którego oni będą opiniować jako właściwego do takiej opieki. Do kiedy mniej więcej te konkretne badania u lekarza sportowego trzeba dostarczyć? Proszę Panią, badania od lekarza jak najszybciej. Natomiast jeżeli Pani wie, gdzie Pani tego lekarza sportowego znajdzie, no to trudno mi powiedzieć o terminie. Jeżeli ktoś będzie z Państwa potrzebował pomocy w dotarciu do lekarza sportowego, no to poprosimy o taką informację i pomożemy. Ja wiem, że są bardzo różne terminy, więc stąd powiedziałem o formularzu, że rodzice muszą taki formularz wypełnić, że dziecko jest zdrowe i poczekamy na te badania. Czy tam zgłaszając się do tego lekarza, czy on wie, jak wystawić jakieś zaświadczenie, czy jak to się tak, będzie? Tak, stąd to muszą być badania zrobione przez lekarza sportowego, bo tylko tacy lekarze mają uprawnienia do podbicia książeczki zdrowia zawodnika. Książeczka zdrowia. I egzemplarze w formie fizycznej, egzemplarze my Państwu przygotujemy i przekażemy. Także lekarz się tylko podbije, ale lekarz sportowy wie, jakie badania oczekuje i jakie badania trzeba będzie zrobić. Zdrowia. I te książeczki będą na treningach, czy gdzieś? Przekażą trenerzy. Jak już Państwo przyjdą na pierwsze zajęcia, to trenerzy będą mieli takie książeczki. Ja może jeszcze dodam, bo w czasie prezentacji tego nie powiedziałem. I AZS AWF przygotowuje taką ofertę i przygotowuje uczelnia dla Państwa. To naprawdę nie ja. Dlaczego? Jakiś telefon. Coś tu działa. Chodzi tak, jeżeli chodzi o klub AZS AWF, będą chcieli Państwu zaproponować dodatkowe zajęcia dla chłopców koordynacyjne. My już konsultowaliśmy to w Turynie, spotkało się to z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Chłopcy będą mieli możliwość wziąć udział w takich dodatkowych zajęciach raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, poprawiających generalnie koordynację ruchową. Byłyby one prowadzone przez specjalistów z lekkiej atletyki AWF Kraków. Natomiast uczelnia przygotuje dla Państwa właśnie program badań, którymi chłopcy by mogliby być objęci. To już mówię o tych starszych rocznikach 10, 11, 12 lat. No to skoro ma być to zabawa, to na pewno na siłę nie przymusimy go do trenowania. Jak najbardziej tak. Zostaną przedstawione odpowiednie dokumenty do podpisania, ale na pewno przymusu nie będzie, żeby chłopiec w treningach uczestniczył. Proszę
Proszę Państwa, bo więcej pytań chyba nie ma, ale jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał jeszcze o coś spytać, to ja jestem tutaj dostępny i zapraszam. Bardzo dziękuję, kłaniam się i miłego wieczoru.